Studio Telewizyjne w Polsce.pl. Marcin Fijołek, witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Razem ze mną w studiu Tomasz Matynia, współorganizator kongresu Polska Wielki Projekt. Dzień dobry. Dzień dobry. Kongresu, który mam wrażenie zdominuje życie polityczne w najbliższy weekend w Polsce. Kongresu, który no, miał bardzo duże zasługi i role, jeśli chodzi o wpływ na rzeczywistość, jaką mamy dzisiaj. Ale zanim o tym kongresie porozmawiamy, to chciałem przedstawić krótką wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego właśnie o kongresie. Dla mnie ten kongres jest, kongres Polska Wielki Projekt jest bardzo ważnym forum wypracowywania idei o charakterze fundamentalnym. Idei w tematyce społecznej, gospodarczej, jak Polska ma się rozwijać w obliczu zmian, rewolucyjnych zmian w przemyśle, w kulturze, w gospodarce, w polityce zachodzących wokół nas. Jest to forum w jakimś stopniu unikalne, ponieważ patrzy na otaczający nas świat w bardzo pozytywny sposób, ale zarazem niezwykle ambitnie podchodzi do polskich możliwości, szans, aspiracji, preferencji i w taki sposób stara się intelektualnie przeanalizować rzeczywistość, żeby zaproponować pewne kroki w perspektywie roku, dwóch, dziesięciu, dwudziestu lat. I jestem bardzo wdzięczny tym najsławniejszym uczestnikom, jak noblista Thomas Sargent, który odwiedzi tegoroczny Kongres Polska Wielki Projekt, czy słynny filozof Peter Sloterdijk, ale również wszystkim uczestnikom za to, że wzbogacają duchowo, intelektualnie ten niezwykle cenny kongres. No właśnie, wzbogacają intelektualnie i w wielu szczeblach polską rzeczywistość polityczną. I zanim o tegorocznej odsłonie Kongresu Polska Wielki Projekt, to poprosiłbym cię, Tomku, o zerknięcie wstecz. Kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy Kongres Polska Wielki Projekt, to była to bardzo niszowa instytucja z socjologami, z ekspertami. I dzisiaj ci socjolodzy, eksperci są bardzo często no, ważnymi graczami na scenie politycznej. Wicepremier Gliński, premier Morawiecki, wielu ekspertów, które dzisiaj są w kierownictwie ministerstw. Kuźnia kadr dla prawicy. To po pierwsze było miejsce, gdzie ta prawica się zintegrowała. Ta intelektualnie silna prawica od zawsze w Polsce miała miejsce własnej debaty, aczkolwiek zdziesiątkowana prawica po katastrofie smoleńskiej, bo kongres miał zacząć się wcześniej, miał zacząć się w 2010 roku i być taką intelektualną podstawą programową dla Lecha Kaczyńskiego w jego działaniach jako prezydenta Rzeczypospolitej i potem kandydata na prezydenta w 2010 roku. Jednakże historia potoczyła się w ten sposób, że kongres mógł zaistnieć dopiero później, ale on był taką właśnie, on był właśnie takim sposobem na zintegrowanie się po tej tragedii smoleńskiej, policzenie się na nowo i też przygotowanie nowego języka, języka współpracy polskich elit z polskimi ludźmi, Polakami, którzy żyją w małych miejscowościach, na wsi, w małych miasteczkach. I myślę, że to jest taki największy kapitał kongresu, który z założenia jest elitarny, bo występują elity, ale on rozmawia o tym, co jest polskie także w tych najmniejszych ośrodkach. I ta integracja interesów spowodowała, że można było mówić o dobrej zmianie w 2015 roku. To na kongresie Polska Wielki Projekt padły słowa profesora Zybertowicza o archipelagu polskości, o tym, że trzeba integrować te wyspy polskości, wyspy konserwatywnego myślenia, prawicowego myślenia o rzeczywistości. Jak duży miał wpływ kongres? Bo czasem jest taka pokusa, by powiedzieć, że to wszystko się zaczęło od kongresu, ale może z drugiej strony to tylko akademickie debaty, nic nie wnoszące do realnej polityki. Myślę, że jak najbardziej kongres od zawsze miał wpływ na to, co pojawiało się na tej platformie programowej, głównie reprezentowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, przez polskie środowiska konserwatywne, ale chcąc odnieść się tak bezpośrednio do rzeczy, które z kongresu wypłynęły, to jest właśnie ta integracja ruchów obywatelskich skupionych wokół idei, wokół wartości, no, które z założenia zbudowały poparcie także młodych ludzi dla prawicy w 2015 roku. Ten archipelag polskości zaczął się od spotkania wielu grup młodzieżowych z całego kraju na jednym z kongresów. Na kongresie w 2013 roku przyjechały stowarzyszenia, fundacje z całej Polski, pokazały propozycje swoich działań, wymieniły się kontaktami i zbudowały sieć, która wypromowała wielką ideę żołnierzy wyklętych, zaangażowała się na rzecz polskiej tożsamości i zbudowała taką naprawdę kulę śniegową zmiany w wartościach obecnych w debacie publicznej. I to było zadanie dla kongresu.
kongresu na lata 2011-15, a jakie są zadania, czy misja, czy ambicje uczestników kongresu, organizatorów po dobrej zmianie, po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość? Nie ma takiego niebezpieczeństwa, że dzisiaj po prostu będą no, trochę tłuste koty, nieco rozleniwione władzą, rozmawiać o tym, jak jest dobrze i świetnie i nic więcej? Myślę, że warto posłuchać tego, co wydarza się w tym roku na kongresie, bo jest to oprócz samego momentu debatowania intelektualnego, intelektualnej wymiany myśli, także pewnego rodzaju recenzja. Recenzja tego, jak działa dobra zmiana, jak działają te propozycje, które kiedyś na kongresie się pojawiły. Dobra debata na ten temat odbyła się w czwartek pomiędzy przedstawicielami organizacji trzeciego sektora i także analitykami ruchów społecznych w Polsce. Tam i dodajmy, były... to nie zawsze są pozytywne oczywiście opinie. Oczywiście. Był tam między innymi przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego Krzysztof Mazur, który mówił otwarcie, że nie wszystko mu się podoba w działalności finansowania kultury w Polsce, szukał jakichś innych dróg, jakichś nowych propozycji. I to są takie recenzje, które politycy mogą usłyszeć. Mogą się z nimi zgodzić bądź nie, ale niekiedy po prostu warto je wypowiedzieć, warto o nich podebatować, bo taka debata powoduje, że mamy szerszy horyzont. I dzisiaj, gdybyśmy mieli szukać tej roli, to cały czas jest wyznaczanie perspektyw na lat 20-30 dla następnego pokolenia Polaków, żebyśmy tego big picture nie tracili z oczu, żebyśmy pamiętali, że Polska to wielkie zadanie i trzeba cały czas się zastanawiać nad tym, co robić, żeby była silna i wielka. I dlatego ta recenzja może jest bieżąca, ale wielki obraz, który uczestnicy kongresu przedstawiają, ma dać tak naprawdę do politykom do myślenia, czy właśnie ten kierunek, w którym oni podążają, jest zbieżny z tym, czego oczekuje od nas ten duch czasu, który uczestnicy kongresu zawsze, paneliści zawsze dobrze rozczytywali. To sięgnijmy do tegorocznej edycji, tego, jak ten duch czasu jest obecny właśnie w konkretnych dzisiaj debatach, dyskusjach wśród konkretnych gości. Które debaty będą takimi wiodącymi w tegorocznej edycji? Udało się już porozmawiać bardzo szeroko o społeczeństwie obywatelskim. Dzisiaj jeszcze w tej chwili kongres debatuje nad problemami gospodarczymi i rozważa dwie ważne kwestie. Po pierwsze, na ile państwo jest w ogóle w stanie sterować gospodarką? Na ile to rząd odpowiada za to, że mamy wzrost gospodarczy? Niektórzy nawet twierdzą, że obecna sytuacja gospodarcza to wyłącznie wynik koniunktury. Podobnie tłumaczono to w latach 2005-2007. No, ja mam tutaj taką zagwostkę, że jeżeli tak koniunktura lubi rządy prawicy w Polsce, no to po co to zmieniać? Tak? Niech to się toczy dalej. Ale z drugiej strony, tam wielokrotnie powtarzano, że państwo dzisiaj ma za zadanie stać się przyjacielem przedsiębiorców. Drugim z elementów dzisiejszych debat było to, na ile gospodarka może budować dobro wspólne, na ile prywatna działalność ludzi, którzy pomnażają swoje zyski, może budować kapitał państwa. Ale tak naprawdę klucz do debat kongresowych będzie jutro w Arkadach Kubickiego. Ja już dzisiaj zachęcam widzów telewizji w Polsce do śledzenia tych debat, nie tylko już tutaj na miejscu w Warszawie, ale także przez internet, bo wszystkie nasze debaty dostępne są przez internet. Będą tam dwa bardzo ciekawe wykłady. Jeden wykład, o którym mówił zresztą pan premier Morawiecki, noblisty Tomasa Sargenta, który będzie mówił o budowaniu kapitału w państwach, no co tu dużo mówić, postkomunistycznych. Jak wyjść z tego problemu, który Polskę wpuściło nie tylko system gospodarczy, ale także polityka lat 90. wyprzedawania sreber rodowych. A potem będzie taka duża debata na kongresie. Najpierw debata po wykładzie Petera Sloterdijka, a potem już w panelu na temat kondycji współczesnej Europy i kondycji jednej z wartości, która wydaje się przeżywa kryzys. Będziemy mówić o prawdzie w polityce. Na ile jeszcze ona jest atrakcyjna? Nie jest to trochę abstrakcyjny temat? Myślę, że jest to temat jak najbardziej właściwy. Jesteśmy w tej chwili w mediach i to media widzą najbardziej, jak wiele fake newsów pojawia się w przestrzeni publicznej i jak te fake newsy służą do stwarzania narracji politycznej. I ta debata ma właśnie obnażyć tą miałkość wielu narracji, które na tych fake newsach się budują, albo na niepełnych analizach i tym podobnych badaniach społecznych, które bardzo często nie mają pokrycia w rzeczywistości. I wydaje się, że jeżeli intelektualiści będą w stanie nam wskazać przyczyny takiego stanu, czy na przykład odpowiedzą na pytanie, na ile odpowiedzialne za to są media społecznościowe, to będziemy w stanie jakoś zbudować swoją strategię walki z tego typu działaniami, walki z kłamstwem w życiu publicznym. I liczymy na to, że Peter Sloterdijk będzie jednym z tych, który opowie nam, jak ta walka powinna wyglądać
z punktu widzenia właśnie człowieka, który od wielu lat stawia na wartości i buduje taką filozofię współczesności, może trochę opartą na szkole frankfurckiej, ale bardzo mocno ugruntowującą podstawowe wartości w życiu społecznym. A na ile te wszystkie debaty, wszystkie wnioski i różne pomysły, które są zgłaszane na kongresie, trafiają później do rządzących i mogą się przełożyć na realne efekty czy realne działania poszczególnych ministrów? Wspomnieliśmy tutaj o zgłoszeniu jakichś wątpliwości wokół polityki kulturalnej polskiego państwa dzisiaj. Wyobrażam sobie, że pan premier Gliński przysłuchuje się takiej debacie i myśli, że rzeczywiście jest szansa, że on przyjmie te argumenty i przełoży je na konkrety? Ja nie tylko myślę, że może tak być, ale wiem, że wielokrotnie już w przeszłości tak bywało. To nie jest pierwszy kongres w czasach rządów prawicy i nie jest też tylko tak, że te słowa krytyki czy propozycje działań, bo tam też pojawiła się konkretna propozycja, gasną zaraz po panelu. One po panelu zaczynają żyć i najpierw rozpoczynają się takie debaty w małych grupach, a później robią się z tego duże spotkania i sami byliśmy świadkami tego, jak powstawał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. To jest kolejna obok Archipelagu Polskości teza wynikająca z doświadczeń kongresu i widzieliśmy, jak ci ludzie, którzy zgłaszali swoje pomysły na kongresie, potem budowali tę instytucję. Nie dla siebie, ale po to, żeby w Polsce na polskich ulicach było piękniej. I takich przykładów jest bardzo wiele. My też bardzo mocno dbamy o to, żeby ci politycy otrzymywali ten content, który się na kongresie pojawia, żeby sami chcieli brać w nim udział. Dzisiaj na sali można byłoby spotkać wiele osób związanych nie tylko z opcją rządzącą, ale byli też przedstawiciele opozycji. I wydaje się, że jest to taki normalny mechanizm tworzenia idei, ale też uświadamiania polityków, że każda idea ma swoją konsekwencję. I te konsekwencje nie tylko dla twórców kongresu są widoczne w przestrzeni publicznej po 2015 roku, ale także powodują taką potrzebę odpowiedniego namysłu, kierowania torami odpowiedniej dyskusji całości debat kongresowych. Mam wrażenie też, co ważne, że wszelkie debaty i dyskusje na kongresie mają zupełnie inną dynamikę i zupełnie inny poziom emocjonalny niż te wszystkie, mówiąc kolokwialnie, naparzanki w telewizjach, takie oderwane od tej codziennej, bieżącej walki partii. Nie wiem, czy się zgodzisz. Myślę, że to jest w ogóle klucz, wokół którego stworzyła się idea kongresu. Żeby coś przemyśleć, trzeba mieć czas. My tutaj akurat mamy stosunkowo niewiele czasu, żeby porozmawiać o kongresie, dlatego zachęcam do śledzenia każdej z debat. One są dostępne w internecie od 2012 roku i można zobaczyć, jak to wszystko się rodziło. I ten czas, który jest na kongresie, te półtorej godziny na panel i potem moment, żeby te osoby, które w tym panelu rozmawiały ze sobą na wizji, mogły też porozmawiać gdzieś w kuluarach, to wszystko powoduje, że ta dyskusja jest pełniejsza i że dyskusja opiera się na podobnych pojęciach, na podobnie rozumianych pojęciach, a to jest klucz do sukcesu każdej rozmowy, żebyśmy rozmawiali po prostu o tym samym. To nie są cztery narracje, to jest próba deliberacji, która kończy się bardzo często jakimiś wnioskami. Też bardzo ważną osobą na kongresie zawsze jest moderator. My go wybieramy dosyć w szczegółowy sposób, żeby on pasował do tych wniosków, które wynikają z doświadczeń panelistów, bo my też ich staramy się poznać jeszcze zanim usiądą na fotelu Kongresu Polska Wielki Projekt. Droga od teorii, od idei do konkretu, do realnej polityki jest często długa, trudna i nieusłana różami, ale Kongres Wielki Projekt, Polska Wielki Projekt pokazuje, że jest możliwa. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać, zachęcamy do zerknięcia i na stronę Kongresu Polska Wielki Projekt, ale również na media w Polsce.pl, do portalu w polityce.pl, tam szerokie debaty, szerokie relacje także z tego kongresu. Za rozmowę, za wizytę w studiu bardzo dziękuję. Tomasz Matynia, jeden ze współorganizatorów kongresu Polska Wielki Projekt. A my zwracamy po krótkiej przerwie, już za moment rozmowa o tym, co najpilniejszego właśnie w jednym z tych mediów, o którym wspomniałem, w portalu w polityce.pl.